Misja odbicia Sasuke jest zdecydowanie ukierunkowana w stronę walki z poplecznikami Orochimaru i przeklętą pieczęcią. Jest to także ostatni ark kanoniczny tej serii, dlatego dodałem do niego kilka minut z trzech odcinków, które zawierały w sobie sceny oparte na mandze, żeby już tego nie mieszać z filerowymi arkami. No nic to, zobaczmy co przyniesie ta historia. W tym odcinku dostaliśmy info, że Shikamaru jako jedyny awansował na Chunina, co w sumie jest nieco uzasadnione. Dobre jest też to, że czuć, iż Sasuke ryje coraz bardziej banie to, że jest za słaby, a Naruto go goni, co doprowadza go do powolnego nienawidzenia Blondasa. No i w końcu napięcie było zbyt duże, dlatego na dachu szpitala się pojedynkowali i nie była to tylko walka, ale dużo też fajnych przepychanych słownych. Taijutsu w tym odcinku było na bardzo spoko poziomie, podobały mi się animacje i te wywijasy, jednakże irytuje mnie po raz kolejny to, jak te klony są bezużyteczne. W większości sytuacji, nieważne jak silny jest osobnik, który ich używa, to po prostu te klony to ściery. Rozumiem, gdy przeciwnik bardzo odstaje poziomem, ale tutaj Naruto był w stanie kilkukrotnie uderzyć Sasuke, ale już ze 100 klonów, nie? No bez sensu. Tajemniczych rzeczy nie uświadczyłem, a odcinkowi dałem 8 ze względu na końcową walkę. Fajnie Kakashi wleciał tam na dach i rzucił leszczami w zbiorniki wodne. Dobrze też one pokazały różnicę mocy pomiędzy Sasuke i Naruto, no i w końcu mistrz drużyny siódmej w punkt wydedukował, skąd ta cała sytuacja się wzięła, a mianowicie z tego, że Sasuke ma wrażenie, jakby się nie rozwijał, a Naruto ze słabe uszu aż szybko jest na jego poziomie. Zresztą Blondas super podsumował Sakurę, by ta się kolejny raz nie wtrącała, czego nie posłuchała, no ale bardzo mi się to podobało. Również to, jaką beznadziejność i zawód czuć od Naruto. Tutaj także widzieliśmy jedną z bardziej kultowych rozmów Kakashiego z Sasuke, gdzie członek Hatake powiedział z uśmiechem, że wszyscy jego bliscy już zginęli, co jest turbo smutne, znając jego historię. I finalnie bardzo ładnie Sasuke w taijutsu poradził sobie z czwórką dźwięku, dobrze się to oglądało. Minusem jest flashback z filerów w odcinku opartym na mandze. I ja wiem, że to może sekunda z całego odcinka, ale jak jeszcze rozumiem początek poprzedniego odcinka z flashbackiem filerowym, tak w środku odcinka opartego na mandze takie wspomnienia mogą wprowadzić w błąd i niezrozumienie widzów, którzy filerów nie oglądali. Z rzeczy niewiadomych to to, że w sumie Kakashi opisał całe życie Sasuke w punkt w tamtym momencie. W końcu będzie on nienawidził, cierpiał, pogrąży się w mroku, a gdy już dokona zemsty, będzie czuł tylko smutek. Odcinek oceniłem na 10, dobrze się bawiłem. Plusów to trójka z czwórki dźwięku poza Taijutsu coś tam walczyła z Sasuke, choć trzeba przyznać, że radził sobie całkiem nieźle jak na przeważającą ilość przeciwników. I super dobre było to, jak znowu jego gniew i motywacja nie wystarczyła, po prostu sprowadzono go do parteru. W sumie tutaj czwórka dźwięku miała solidne argumenty, w końcu Sasuke zależało na zemście i wzmacnianiu się i pomimo, że w wiosce ulepszał się, to nie w sposób wystarczająco satysfakcjonujący. Orochimaru może kontrowersyjnymi działaniami nauczał swoich podwładnych, ale zrobił z nich bardzo silnych shinobi, a Kakashi aż tak dobry w uczeniu nie był. Muszę też przyznać, że szkoda było mi Sakury, która nie była w stanie przekonać Sasuke do zostania. Wyznała mu miłość, co zupełnie nic nie dało, bo ten ją zostawił jak nic nieznaczącego na ławce. Jest to jednocześnie pół minus, jako że jego motywacje były bardzo logiczne i oczywiste, a ona po prostu ślepa, że nie widziała, że nic nie znaczy dla Sasuke. No może nie tyle co nic, co nie tyle co by chciała. Rozumiem jednak jej postawę, bo oglądając to jako dziecko sam tego nie rozumiałem, a teraz wiem, o co chodzi. Rzeczy niewiadomych nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 9. Fajne było zwabienie Chojiego ostatnim chipsem z paczki, w sumie śmieszne, ale zarazem efektowne. Bardzo dobre było to, jak Shikamaru już na starcie opracował formację, która dla nich była najbardziej optymalna i przydzielił im zadania tak, żeby zwiększyć powodzenie misji. Zrobił to wszystko bardzo szybko, co pokazuje, że zasłużył na ten awans. Zresztą też tu widać, że dość szybko dorósł. Nadal był leniuszkiem i było to dla niego upierdliwe, ale wiedział o powadze sytuacji, więc się dostosował. Minusem dość sporym jest dla mnie to, o czym wspominałem kilka razy na przestrzeni oceniania arków w kontekście urazu Froka. Było budowane, że nigdy nie będzie shinobi, że może umrzeć i tak dalej, że operacja jest ryzykowna, po czym wszystko skwitowano tylko jednym zdaniem, w którym Neji stwierdza, że widzi, że operacja się udała.
Na serio? To po co to wszystko? Z rzeczy, których można było nie wiedzieć, to to, że w tamtym momencie Sakura zrzuciła na barki Naruto misję sprowadzenia Sasuke dla niej, nie dla wioski. Co jednocześnie go raniło, bo był w niej zauroczony, ale w sumie oglądając to ponownie stwierdzam, że Naruto tak czy siak by to zrobił, więc stwierdzenie, że to przez nią jest trochę inwalidą, o czym pewnie w niedługim czasie niestety zapomnę. Odcinek był bardzo dobry, dałem mu 8,5. Z plusów to bardzo zachowawczo zachowuje się piątka Konoshan, badają pułapki, reagują na to co się dzieje, zmieniają plany na podstawie wniosków, mają tam jakieś przemyślenia, fajnie, że to nie tępe brnięcie przed siebie. Po drugiej stronie za to Kidomaru nieźle zagrał pajęczynami przyklejonymi do palców, żeby wiedzieć gdzie są przeciwnicy. Z minusów natomiast Junin i Konohy się chwalili jacy to nie są dobrzy, a poskładała ich czwórka dźwięku. Swoją drogą dziwne było to, że było ich czterech, a poszli tylko we dwóch. Jaki był tego powód? Ja żadnego nie widzę. No i później dziwna wydaje mi się decyzja Shikamaru, gdzie oni mieli się podzielić na dwie drużyny, z tym, że w jednej było dwóch inteligentnych gości, a w drugiej trzech niezbyt rozgarniętych. Z rzeczy niewiadomych to to, że to lekarstwo dla Lee od Tsunade w przyszłości będzie zamienione, co zadziała jeszcze lepiej. Odcinek oceniłem na 7. Bardzo fajnie tutaj Jirobo trzyma ich w więzieniu, w którym wysysa z nich czakrę, a sam Shikamaru zrobił robotę obmyślając taktykę, udając, że chce poświęcić chłopaków, by uratować siebie. Ale poprzez rozciągnięcie odcinka ma się wrażenie, że to wszystko dzieje się zbyt wolno. Miałem odczucie, że Jirobo powinien wyciągnąć z nich już prawie całą czakrę, albo dziwne było jak Shikamaru nie powstrzymał Kiby przed bezmyślnym uderzeniem w losowe miejsca. Jednak na jego obronę trzeba obejrzeć cały odcinek, żeby zrozumieć po co to wszystko było. Z minusów również w głowie się kręci od tej animacji, nie jest ona dobra. Rzeczy tajemniczych nie zauważyłem, a sam odcinek dostał ode mnie ocenę 6,5. Spoko Jirobo niszczy bezmyślnych Kibę i Naruto, którzy głupio atakują bez taktyki. Ogólnie Grubas robi wrażenie, ma dużą siłę i czuje się pewny. Super także wygląda protagonista Grubasek, który się wkurza i bierze pigułkę, następnie łączy powiększenie siebie w kulkę z kunajami, co jest bardzo pomysłowe. Później gdy Choji dostaje w pierdziel, trochę go szkoda, a muzyka to wszystko potęguje, choć później mamy zwrot akcji, gdzie zażywa drugą pigułkę i otrzymuje moc. Minusem jest jednak bezmyślność Jirobo, który zdisował sam siebie. Stwierdził, że w grupie jest zawsze jakaś jedna bezużyteczna osoba, którą zostawia się w tyle, a przecież on sam został w tyle. Z niewiadomych rzeczy mamy motylki, które są tak naprawdę easter eggiem do kolejnego odcinka. Ten za to bardzo był fajny, oceniłem go na 9. Kozacka walka dwójki Grubasów. Nawet to, że było tu dużo flashbacków i backstory nie bolało, bo to nie było takie typowe backstory, że gość nic nie ma, tylko po prostu miał miękkie serce i przegrywał, ale znalazł kompana Shikamaru. Po zażyciu trzeciej pigułki Choji stał się turbo badassem. Powstrzymał atak Jirobo, gdy ten chciał się podnieść, przygniótł go, skupił czakrę w ręce i zabił go jednym ciosem. Piękne. Świetnie też budowano przez te dwa odcinki to, że Choji nie przeżyje zażycia trzeciej pigułki i realnie bolało mnie serce jak patrzyłem, że młody opada z sił i pozornie umiera pod drzewem. Ta pozorność jednak jest minusem. Oczywiście tak jak w wielu przypadkach nie chciałem by Choji zginął, wręcz chciałbym go widzieć takim badasowym jak był podczas tej walki zamiast śmieszkowym grubasem, ale całe to poświęcenie będzie nic nie warte, bo tak naprawdę nic nie poświęcił. Z rzeczy tajemniczych to to, że nie wiemy, że Choji przeżyje, wszystko jest kreowane w ten sposób, jakby tam umarł. Odcinek pomimo wszystko otrzymał ode mnie 10. Kidomaru postanowił sobie zrobić z Naruto żywe tarcze i po prostu go zabić. Widać, że to inny poziom myślenia niż Shinobi Konohy. Dobre też było to, jak Neji dość szybko rozkminił technikę oponenta i stwierdził, że ma on największe szanse z nim wygrać, co ogólnie było prawdą. Z wad odcinka Shikamaru, Naruto, Kiba i Neji dali się na początku jak leszcze. Oczywiście nie mogli znać technik Kidomaru, ale bez przesady. Irytujące jest na przykład to, że Naruto atakuje z zaskoczenia i drze mordę. To jak to ma wtedy zadziałać? Rzeczy niewiadomych nie widziałem w tym odcinku, a oceniłem go na 6. W
sumie zbroja Kidomaru jest idealną kontrą na Neji'ego i dosłownie tamten walczy na dystans, gdzie Neji potrafi głównie w zwarciu. Antagonista wydaje się to wiedzieć, bo pokazuje mu faka. Też spoko przywołał tego giga pająka na pajęczynie, którą zrobił drugą parą rąk. Tutaj imponująca jest dedukcja Kidomaru, bo ten co chwila rozkminiał umiejętności Neji'ego i dostosowywał się do nowej wiedzy tak, by go zranić. Niestety jednak to nie wystarczyło, by ten odcinek był jakiś dobry jak dla mnie. Ciągle Neji pokazywał to, co już wcześniej widzieliśmy. Tu się kręcił, tam uderzał, a Kidomaru po prostu spamował coraz większą ilością strzał i pająków. Oczywiście rozumiem, że z perspektywy umiejętności to był wyczyn i zarówno to, co robił Kidomaru i Neji było efektywne, ale nie efektowne. Nie ciekawiło mnie to. Też drugi stopień przeklętej pieczęci nie tylko w przypadku Kidomaru, ale w każdym wygląda dla mnie tandetnie. Rozumiem, że to świat, w którym może się wydarzyć wszystko, ale jakoś mi to nie pasuje. Ponownie nie widziałem tutaj niczego tajemniczego, a odcinek oceniłem na 5. Z plusów ponownie Kidomaru wykminił słaby punkt Neji'ego i postanowił nawigować strzałą za pomocą nici, co z kolei wykorzystał Hyuga, żeby dać się trafić i wpuścić w tę nić czakrę, co po prostu zniszczyło narządy wewnętrzne Kidomaru i doprowadziło go do śmierci. To także jest plus, bo nawet w tak poważnej sytuacji taki Naruto pewnie by go nie zabił, a Neji nie miał żadnych wątpliwości. Minusami są flashbacki, była ich masa, sceny, które już widzieliśmy i tak, wiem, że to miało budować klimat pod miłość Neji'ego do Naruto i do tego, że umrze w tym odcinku, jednak ta postać nigdy mnie nie interesowała jakoś szczególnie, a więc mnie to nie ruszyło. Z niewiadomych oglądając pierwszy raz, to także jak w przypadku Choji'ego mamy wrażenie, że Neji odszedł z tego świata, a to nieprawda. Odcinek oceniłem na 6. Dość ciekawe jest to, że Kabuto byłby zdolny oddać swoje życie, żeby przejął je Orochimaru. Sam wężowaty nie mógł dłużej czekać, więc przejął ciało No Name'a, żeby nie utracić wszystkiego, na co pracował, co jest zrozumiałe. Sprytnie też Kabuto wjeżdżał na ambicje Kimimaro, żeby ten z własnej woli poszedł pomóc przytargać Sasuke. No i na końcu nieźle chłopaki z Konohy zaplanowali atak na Tayuye, Sakona i Ukona i ukradli dzbana w beczce. Z minusów, choć nie wiem czy to słuszne słowo, to ta lojalność podwładnych Oro jest strasznie duża. W sensie wierzę, że mogą istnieć tacy ludzie, ale tak wielu i do tego stopnia, by dać się mu pokroić? No ale to taka zaczepka, żeby dać wam powód do dyskusji na ten temat w komentarzach. Z rzeczy tajemniczych nic nie znalazłem, a odcinek oceniłem na 6,5. Fajnie tutaj Kimimaro wleciał z buta i ukradł beczkę. Spoko też przez cały odcinek jest budowane to, że Kimimaro jest na skraju śmierci poprzez swoją chorobę. Jest też ogólnie dość badassowy, mówiąc Tayui, że zabiłby ją, gdyby nie była potrzebna, za to, że spóźnili się z Sasuke. Z drugiej strony ta dziewczyna jest najciekawsza pod względem charakteru. Jest badassowa, a do tego agresywna, wulgarna, ma jakieś dziwne miny, więc jest trochę bogatsza niż pozostali, którzy uważali się za koksów i tyle. Spoko też Kimimaro na spokojnie odpowiada Naruto, że Sasuke ma być tylko kontenerem dla Orochimaru, gdy ten się wkurza. Z minusów, flashbacki dosłownie te same co w poprzednim odcinku, a nawet sceny z poprzedniego epizodu. I to nie jakieś budujące cokolwiek, tylko niepotrzebne przedłużenie. Nie mam amnezji, coś tam umiem zapamiętać. Drugim słabym punktem jak dla mnie jest odpowiedź Shikamaru na zasadne stwierdzenie Tayui, że gonią Sasuke kosztem prawdopodobnej śmierci swoich kompanów. Shikamaru odpowiedział, że Konoha nie opuści porwanej osoby, a poza tym wierzy w swoich shinobi, tylko że Sasuke uciekł z własnej woli. Tak, powinni go ścigać, bo Orochimaru mógłby być niebezpieczny z jego ciałem, ale nie kosztem 5 shinobi. Moim zdaniem Sasuke nie był tyle wart dla Konohy. Z rzeczy niewiadomych, na co choruje Kimimaro? Finalnie nie wiemy dokładnie, ale istnieją przesłanki, że to ta sama choroba, na którą cierpi Itachi. Odcinek oceniłem na 6. Śmiesznie tutaj Ukon wyciągnął pięść z czoła i walnął Kibę. Dobra też była technika Akamaru i Kiby, w której przemienili się w wielką wersję i używali Garoga, które było tak szybkie i mocne, że zdołali przeciąć Sakona i Ukona na pół, choć chłopaki za chwilę się zregenerowali.
No i końcówka odcinka, w której po słowach przeciwnika, że dzielą oni wspólnie ciało, Kiba postanowił się zranić, by zabić też przeciwnika. Było to w sumie nagłe i niespodziewane. Z minusów jednak ten cały odcinek był jakiś dziwny. Po pierwsze dostaliśmy taki przeskok do ich walki. W poprzednim odcinku Sakon, Ukon, Kiba i Yekamaru wpadli w przepaść, po czym nie było żadnej sceny z nimi później, a tu odcinek zaczyna się w jakimś środku walki. Poza tym dostaliśmy tutaj flashbacki, które były scenami z poprzednich odcinków, nie było tutaj nic nowego, 2 minuty to sama walka Naruto z Kibą i jego psem. Czułem się, jakby to było wrzucone tylko po to, żeby zakończyć odcinek cliffhangerem. Mega słabe to było. Tajemniczych sytuacji tu nie było, a poza kilkoma akcjami ten odcinek był nudny, dlatego dałem mu 4. Z dobrych rzeczy to Kiba tutaj zastawił pułapkę, w której Akamaru to była bomba kunajowa. Pies we wspomnieniach zrobił sobie kibel z Kiby. No i w końcu spoko było tutaj jutsu Kimimaro. Minusy są niestety znowu przeważające. Kilkukrotnie widać było, jak Ukon, z którym walczył Kiba, raz miał obrażenia od krwi, potem ich nie miał, potem mocno krwawił, by scenę później nie mieć żadnych plam. Jakoś rzuciło mi się to w oczy. Ponownie też mogliśmy uświadczyć tutaj te same flashbacki, na przykład sikający Akamaru pojawił się co najmniej 3 razy w tym jednym arku. Klony Naruto sobie stoją i obserwują, zupełnie nic nie robią, to po co je przyzwał? Dało się usnąć na tym odcinku. Z niewiadomych rzeczy to, kogo wyczuł Kiba, jest to oczywiście rodzeństwo Suny, które przyszło im na pomoc. Odcinek także w mojej opinii nie zasłużył na więcej niż 4. Ten odcinek skupiał się głównie na walce Tayui i Shikamaru i tutaj obie strony pokazały się z mocnej strony. Shikamaru zaplanował sobie praktycznie całą walkę, od zwabienia antagonistki w konkretne miejsce, do sprowokowania jej, by ta podeszła blisko, bo wtedy jego technika działała najlepiej. Nawet złamał sobie palca cieniem, żeby wyjść z genjutsu, które wyglądało bardzo fajnie, a z pewnością mogło ryć banie. Z minusów to było tutaj trochę czasu poświęconego walce Naruto z Kimimaro, w którym działy się takie rzeczy jak kilkanaście rzuconych shurikenów, a Kimimaro przeciął 5, a reszta się rozpłynęła. Do tego Naruto przez kolejne sekundy energicznie stoi, patrząc gniewnie na przeciwnika. No tak, po co atakować? Nie zaobserwowałem tutaj rzeczy niewiadomych, a odcinkowi dałem ocenę 5,5. Fajnie tutaj wleciał Rock Lee. Z pewnością było to niespodziewane, oglądając pierwszy raz. W końcu też coś zaczęło się dziać w walce z Kimimaro. Obydwaj panowie pokazali całkiem spoko taijutsu, choć to dopiero początek. Również nawalony Lima git animacje, dobrze to wygląda. Jest to po części też minus, bo niby czemu Kimimaro pozwolił mu zażyć lekarstwo, ale myślę, że to przez to, że Rock był po prostu ciekawszy niż Naruto i to dlatego. Również dziwne jest to, że Lee miał dostęp do sake Tsunade, niby jak to wyglądało? Przechodziła z sake do niego i lekarstwem, których butelki były identyczne? No dziwne. Z rzeczy niewiadomych to wygląd i inne zachowanie Sasuke. Miał dziwne, dłuższe włosy i inny kolor skóry. Nawet się nie odwrócił, tylko gdzieś pobiegł. To oczywiście sprawka drugiego stopnia przeklętej pieczęci. Odcinek oceniłem na 6,5. Zdecydowanie dużym plusem jest tutaj walka pijanego Lee, zarówno śmieszna, jak i imponująca ze względu na nieprzewidywalne ciosy. Niby miało to być bekowe, że hehe, nieletni nawalony genin, a to dosłownie jedna z lepszych walk w tym arku. Spoko jest też ta ucieczka Kiby, nawet mnie nie bolała, dosłownie zachowywał się najbardziej adekwatnie do sytuacji, choć później i tak to poniekąd wykorzystał przeciwnik, bo nałożył jego kurtkę, żeby stłumić swój zapach, co było niezłym posunięciem. Kimimaro tutaj przedstawił mniej więcej, na czym polega jego Kekkei Genkai, a także na końcu wbiło rodzeństwo Suny, a więc wyjaśniło się, co to za sylwetki raz na jakiś czas się pojawiały. Minusem tego odcinka są te przebitki na walkę Tayui i Shikamaru, choć walką ciężko to nazwać. Przypominają one przebitki z Hiruzenem i Orochimaru przy ataku na Konohę. Tajemniczych sytuacji tutaj nie zaobserwowałem, a odcinek oceniłem na 7. Fajne w tym odcinku było to, że Rock powiedział, że nie chowa urazy do Gary, rozumie go. Większość by jednak chowała, ale to pasuje do Lee. Śmieszne było też to, że Temari już pierwszym atakiem zrobiła więcej niż Shikamaru, a drugim w sumie poskładała to Yuye na dobre. Kankuro też pokazał się bardzo dobrze, bo po pierwsze użył tej samej sztuczki z podmianką marionetki w siebie, a po drugie zmanipulował Sakona i Ukona, żeby wpadli do jego pułapki marionetki, a zdecydowanie podobało mi się to, że Suna zachowuje się zupełnie odwrotnie i bardziej logicznie od Konohy, bo Kankuro po prostu zasztyletował oponenta.
ta. Również stylistyka wyjaśniania działania technik czy planu podoba mi się w Naruto, jest taka prosta, zabawna, ale działa. Ten odcinek był miłą odmianą od reszty, były tu pokazane głównie dwie szybkie walki i trochę przebitek, wprowadzenie do Gary vs Kimimaro, zamiast pokazywania trzech walk naraz i przedłużania. Minusów oraz rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinek oceniłem na 9. Bardzo dobrze wyglądała tutaj walka Gary i Kimimaro, no i znowu widać tę różnicę pomiędzy Suną i Konohą, bo Gara nie próbuje nawet unieszkodliwić wroga, tylko od razu napierdziela mocnymi technikami. Smutne było też backstory Kimimaro, gdzie siedział w więzieniu jako małe dziecko, musiał walczyć nie wiadomo po co, był samotny. Za to już jako młodzian świetnie radził sobie w taijutsu. Dla mnie minusem były wstawki z Naruto biegnącego za Sasuke, bo przerywały niepotrzebnie walkę i historię Kimimaro. Natomiast rzeczy niewiadomych nie znalazłem. Odcinek oceniłem na 7. Obrzydliwe i fajne jest to, jak Kimimaro wyciąga rdzeń kręgowy jako broń. Tak samo druga strona, gdzie Gara ruchomymi piaskami wciąga Kimimaro. No ale poplecznik Orochimaru na tym nie poprzestał i imponująco zrobił kościstego jeżyka na ziemi. Zresztą końcówka jego życia była smutna, chwytająca za serce. Myślał on, że Orochimaru jest jedyną dla niego bliską osobą, więc był w stanie rzucić się za nim w ogień. Sama jego śmierć także była spoko przygotowywana, bo przez dłuższy czas było o tym wspominane, choć faktycznie stało się to w niespodziewanym momencie. No i na koniec bardzo mi się podobało, jak Gara stwierdził, że Kimimaro jest jak Naruto. Walczył dla najbliższych i stąd też wynikała jego determinacja i siła. Nieważne, że Orochimaru jest zły, ważne, że jest dla niego bliski. Minusem odcinka były flashbacki, te same co odcinek wcześniej. Z rzeczy niewiadomych nic nie zaobserwowałem, a ten odcinek oceniłem na 8. Bardzo mi się podobało, jak Sasuke podniósł Naruto jedną ręką i trzymał w górze, pokazując swoją wyższość i siłę. Tak samo jak i dało się zaobserwować przemianę po tym, jak był gotów na końcu zabić Naruto. Nawet flashbacki Uchichy nie bolały, bo pokazywały to, że Itachi był swego czasu dobrym człowiekiem i troszczył się o Sasuke, więc trochę dziwne, że wybił klan. Jednakże flashbacki Naruto już męczyły. Dosłownie te same sceny miały budować relacje między Sasuke a Naruto i resztą i faktycznie w niektórych przypadkach pokazywał człowieczeństwo, ale zawsze był chłodny. Naruto nie potrafi zrozumieć dosłownych słów Sasuke, że nie chce mieć już nic wspólnego z Konohą i nim i że zależy mu na mocy, że jest gotów iść w ciemność, a Naruto: ojej, ja cię kocham Sasuke, sprowadzę cię do wioski. O ile finalnie to się sprawdzi, o tyle jest to strasznie niezrozumiałe, naiwne, irytujące podejście. Chce na siłę pomagać komuś, kto tej pomocy nie chce. Tajemniczych sytuacji nie zaobserwowałem, a odcinkowi dałem ocenę 4, jako że znaczna jego część to nic nie wnoszące flashbacki. Ten odcinek to jeden wielki flashback Sasuke o jego przeszłości z Itachim i był on dobry, bo mamy tutaj trochę smaczków. Widać tutaj, że Itachiemu zależy na bracie, jako że postawił się ojcu, że nie pójdzie na misję, bo idzie na rozpoczęcie przygody w Akademii Sasuke, czym tak naprawdę zmusił ojca, by ten poszedł. Nieźle. Także mogliśmy zauważyć to, jak Sasuke miał przewalone od małego, ciągle był porównywany do brata, wszyscy mieli wobec niego wysokie oczekiwania, olewany był przez ojca, w sumie gdyby nie brat, to byłby kompletnie samotny, a i tak Itachi nie mógł mu poświęcić tyle czasu, ile chciał. No i też to, że Itachi od razu zareagował na słowa Sasuke i przeprosił, wskazuje na to, że miał być on dobry od początku. Minusów nie uświadczyłem, natomiast rzeczy niewiadomych już tak. Po pierwsze, Itachi powiedział, że będzie przy Sasuke zawsze, choćby miał on go znienawidzić i to jest prawda, choć okrutna, to tak właśnie się dzieje. Po drugie, nie wiemy, kim jest rzekomy Shisui, a jest to najlepszy przyjaciel Itachiego, który faktycznie się zabił, stąd też Mangekyo Sharingan Itachiego, którego widzimy po raz pierwszy i nie wiemy, co to jest. Odcinek był dobry, dałem mu 7,5. W tym odcinku kontynuowany jest flashback Sasuke, gdzie miał on mini trening z Fugaku, który poszedł słabo, ale za to młody miał motywację, by ćwiczyć tak długo, aż się nie uda, co zaimponowało niejako ojcu i w końcu go zaakceptował. Później Sasuke nie zaprzestał trenować się w innych dziedzinach, nawet bez pomocy kogokolwiek, a więc fajnie.
Również jest napomknięte nieco o Mangekyo, więc można się domyśleć, że chodzi tu o oko Itachiego. Później na chwilę powrócono do czasu bieżącego, gdzie spoko Sasuke poniżał Naruto, poniekąd coraz bardziej zmuszając go do poważnej walki. Z minusów jest to, że ponownie są te same flashbacki, co już były. Wręcz nie da się nie zauważyć, że to wszystko jest po to, by przeciągnąć do cliffhangera. Rzeczy niewiadomych nie zauważyłem, a odcinkowi dałem 5,5. Nadal w głównej mierze jest to historia Sasuke i Itachiego, gdzie starszy brat okłamał, że zabił Shisuiego, by zyskać Mangekyo, tym samym dając Sasuke cel zabicia kogoś bliskiego, żeby ten również przebudził tę moc. Później Sasuke potwierdza słowa Naruto, że jest jego najlepszym przyjacielem, czym daje nam do myślenia, że chce go zabić. Także okres po wybiciu klanu dla Sasuke był przygnębiający i wyjaśniał jego motywy. Giga minusem jest niestety to, że pierwsza część odcinka jest do wywalenia. To już nawet nie są te same sceny z poprzednich odcinków, to dosłownie ponad 5 minut tej samej historii, którą dość niedawno widzieliśmy w poprzednim arku. Ogólnie rzeź klanu zobaczymy jeszcze 1000 razy w Naruto, ale to tutaj zaczyna się katorga. A z rzeczy niewiadomych oglądając to po raz pierwszy jest to, że Itachi mówi, że jeśli Sasuke przebudzi MS-a, to będą łącznie 3 osoby, które go mają. Jest to pół fakt, jeśli mówimy o żyjących osobnikach, bo Sasuke, Itachi oraz Obito posiadali Mangekyo, z tym, że Sasuke go przebudził po śmierci Itachiego, więc jego plan się nie powiódł. No, chyba że wliczymy tutaj Kakashiego, więc teoretycznie będą 3 osoby z MS-ami, ale no to będą 2 MS-y. Jeśli chodzi o ogólną liczbę MS-ów, to jest ona większa. Także nie wiemy, co było napisane na kamiennym posągu, a był tam zmieniony tekst przez Zetsu o tym, że nieskończone Sukuyomi jest jedynym sposobem na zaprowadzenie pokoju na świecie. Odcinek oceniłem na 5. W tym odcinku możemy zobaczyć pierwszy Rasengan versus Chidori. Również bardzo mi było szkoda Naruto, bo dopiero teraz uświadomił sobie, że Sasuke naprawdę chce go zabić i się nie powstrzymuje, a do tego zaczyna rozumieć, że Sasuke nie postrzega go aż tak dobrze jak on. Zresztą ciekawe było, że Sasuke naprawdę chciał zabić Naruto i nawet wleciał w niego Chidori, choć tutaj pojawił się hype z Naruto i czakrą Kyubiego, przez co zyskał on dużo mocy i się zregenerował. Równocześnie był to plot armor z taką furtką, że w sumie Naruto może potężnie dużo, jeśli tylko będzie trzeba. Irytująca jest też ilość flashbacków, bo naprawdę już to męczy, gdy się ogląda. Nie zaobserwowałem tutaj jakichś niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 7. Bardzo dobrze tutaj Naruto zaczął kontratakować. Większość odcinka polegała na walce, ale to początek był kozacki. Uderzenia, tylko efekty dźwiękowe, bez żadnej muzyki, piękna sprawa. Naruto rzuca Sasuke jak workiem ziemniaków, później Sasuke obudził trzecie Tomoe, w końcu też Uchiha stwierdził, że dość gadania, dawaj się nawalamy, po czym rzeczywiście tak się stało, giga plus. Zauważyłem też, że Naruto szczególnie często w tym arku wpada w wodę, choć w tym wypadku wykorzystał to on bardzo pomysłowo, tworzył linę z klonów i cisnął Sasuke o skałę. Piękne. Później Uchiha także się zrewanżował cudownym chwytem Naruto i pierdzielnięciem jego głową w skałę, czego nie powinien był przeżyć, a to minus, bo oczywiście wleciał plot armor w postaci Kyubiego, przez co Naruto wyszedł z tego bez szwanku. A co gorsze, jego czakra była ultra OP. Dopiero jeden ogon, a on taką mocą mógł rozwalić w sumie większość obsady do tej pory. No i oczywiście Sasuke w drugiej formie wygląda jak kupa. Z rzeczy niewiadomych to, czy Kakashi zdąży zanim Sasuke ucieknie, no i spoiler, nie. Odcinek mimo minusów był przesiąknięty fajną akcją, dlatego daję mu dychę. Z plusów na pewno to, że Kakashi wyjaśnił, kim są sylwetki tych posągów i że to założyciele Konohy, choć nie mówił, że to Madara i Hashirama, więc tego mogliśmy nie wiedzieć. Także dobrze, że Sasuke powiedział, że nie będzie robił tego, co mu Itachi kazał, dlatego nie zabił Naruto. Wadami odcinka są, jak prawie w każdym, flashbacki. Budująca muzyka wcale tutaj nie pomaga. W przeciągu kilku odcinków non-stop były pokazywane te same sceny. Ten efekt może być dobry, ale jest nadużywany. Zawiódł mnie też finałowy atak, który zmienił się w jakąś kulkę i tyle. Bardziej imponujący był poprzedni odcinek. Jeszcze z jednej wielkiej niewiadomej jest ten dziwny typ, a my nie wiemy, kim on jest, a jest to oczywiście Zetsu. Odcinek oceniłem na 6,5. Spoko tutaj wygląda to, jak każdy stara się uratować Geninów i w przypadku Neji'ego wygląda to jak uber hardkorowo trudna sytuacja, która wymaga skilla wielu osób.
Również ojciec Shikamaru logicznie mu pocisnął, że jeśli ten się teraz podda i nie spróbuje być lepszym, to może zastąpić go ktoś gorszy, przez co jego przyjaciele mogą zginąć. Szkoda też młodego, bo to była jego pierwsza misja, w której był dowódcą i trafiła się ciężka, przez co całą winę wziął na siebie. Minusów jako takich nie doświadczyłem, a rzeczy niewiadome to to, skąd Jiraiya miał informacje o Akatsuki. Najpewniej pochodziły one od Itachiego oraz to, że sylwetki tych osób nijak mają się do prawdziwego Akatsuki. Odcinek oceniłem na 7. Jedyne co tu się wydarzyło to to, że Sakura poprosiła Tsunade, by zostać jej uczennicą, na co Piąta się zgodziła. Nie oceniam tego odcinka jako, że to dosłownie 2 minuty epizodu, a więc ciężko coś tutaj wystawić. Ta część odcinka, jakieś pierwsze 4 minuty, pokazują głównie progres postaci z tego arku. Sakura trenuje ożywienie ryby, Akamaru i Kiba już wyzdrowieli, Neji trenuje z wujem, Choji wpierdziela jak za starych czasów, a Shikamaru żegna rodzeństwo Suny, lekko flirtując z Temari. Także nie będę oceniał całego odcinka przez pryzmat kilku minut. Oparte na mandze są jedynie 2 minuty odcinka, w których Sakurze udało się ożywić rybę, Naruto i Iruka jedzą ostatni ramen przed podróżą Blondasa i Jiraii oraz Hinata podgląda odchodzącego Naruto. Również tutaj oceny nie daje. Średnia tego arku wyniosła 6,9, a więc zaokrąglam do 7. I tak jak to w dłuższych arkach w Naruto, możemy tu znaleźć sporo plusów, ale też minusów. Z dobrych rzeczy na pewno to, że wszyscy Konoszanie, którzy brali w tym pościgu udział, starali się z całych sił coś zrobić. Choji i Neji prawie poświęcili dla tego życie. Z drugiej strony podobała mi się bezwzględność rodzeństwa Suny, którzy od razu nawalali mocnymi atakami zamiast bawić się z przeciwnikiem. Dużo to było akcji, ale oglądając ją ponownie nie cieszyła tak jakby mogła, przez wiedzę, że konsekwencji nie ma. I tak ani wcześniej wspomniany Neji, ani Choji nie będą mieli żadnych skutków ubocznych swojego poświęcenia. Do tego większość walk poza tą dwójką była w cholerę przeciągana. Długo się tam nic nie działo albo próbowano budować napięcie, że ojejku, już prawie nie daje rady, co ja teraz pocznę. Shikamaru raz był giga inteligentnym gościem z podstępami, a raz nie miał żadnych pomysłów. Naruto w walce z Kimimaro głównie groźnie patrzył i stał. Przeklęte pieczęci na drugim stopniu wyglądają mega kiczowato, jak dla mnie psują klimat. Nie wygląda to ciekawie, nie pasuje mi do wszystkiego, co widzieliśmy poprzednio. Flashbacki, fuj. Było ich mnóstwo, gdyby te totalnie nic nowego nie wnoszące, praktycznie nic nie budujące wywalić, to pewnie ark byłby kilka odcinków krótszy. Finałowa walka to 7 odcinków, gdzie tylko jeden jest stricte poświęcony walce, reszta to głównie wspominki. I niektórzy mogą stwierdzić, że narzekam i że oceny są jakieś takie niskie, ale zauważyłem pattern studia Pierrot, którzy przedłużali środek tak, by zakończyć go cliffhangerem i działo się tak prawie za każdym razem. Przez to ludzie skupiają się na końcówce, nie analizując początku i środka i zawyżają oceny, bo większość nie analizuje tych odcinków tak jak robię to teraz ja, co jest oczywiście uzasadnione. Ogólnie rzecz biorąc, lepiej żebyś dał suba, bo inaczej posłużysz jako kontener dla Orochimaru, ale taki na śmieci.